musi wypowiedzieć Polakom, rodakom gorzką prawdę. Na przykład, gdybyś grał w piłkę nożną i twoja drużyna w sposób zły, nieprawdziwy zdobyła bramkę, co powinieneś zrobić? Strzelić sobie samobuja, żeby wyrównać ratunki. No, a jak inaczej? Jeżeli ewidentnie widziałeś, że twój kolega napastnik zdobył tego gola nieuczciwie i w sposób nieuczciwy przejdziemy do następnej rundy, no to co masz zrobić? Żeby sprawiedliwości stało się zadość. Widzicie, jakie to może być samobójcze? Masz wbić sobie samobuja, a potem wykończą cię. Już to jest koniec swojej kariery. Jeżeli jesteś Argentyńczykiem albo Brazylijczykiem, to jest koniec twojej rodziny. Tak więc bardzo pamiętajcie, że macie, jak to było, właśnie już pamiętam. Platon, amicus, sed veritas, magis. Platon, to powiedział Arystoteles, gdy mu zarzucono, że ty w swoich poglądach odchodzisz od przyjaciela Platona, powiedział: Platon jest mi przyjacielem, ale prawda bardziej. No i właśnie Jeremiasz jest tego przykładem. Głosił przeciwko swojemu narodowi. Piotr Skarga również. Mógł żyć spokojnie. Głosić piękne kazanka, ale głosił prawdę. Teraz też żyjemy w takim świecie, że trzeba głosić prawdę. Na przykład często w kościele słychać przeprosiny za pedofilię kościelną. Ale to nie jest pełna prawda. Dlaczego ja z opóźnieniem paru miesięcy dowiedziałem się, że naszej kościelnej pedofilii jest mniej niż 1%, że liczy się w promilach w kontekście całościowej pedofilii, że to rodziny 30% według badań amerykańskich, że to szkoła 30% pedofilii, że to miejsca rozrywki i odpoczynku 30%, a my, kościelna, nasza katolicka parafialna pedofilia, to jest mniej niż 1%. Dlaczego się o tym dowiedziałem po prawie pół roku? Dlaczego przez pół roku ja i wiele pań, również tych w beretach, w moherach i pewnie wielu chłopaków chodziło zasmuconych, przygnębionych, bo to tylko Kościół robi pedofilię. A się okazało, że nie tylko Kościół. Dlaczego ja się nie dowiedziałem od papieża, od biskupów, że to nie tylko Kościół? Dlaczego takie przeprosiny niedopowiedziane, które wprowadzają w błąd? Dlaczego nie mówienie pełnej prawdy? Trzeba przepraszać, trzeba zadośćuczynić, zadośćuczynić, trzeba zwalczać, ale też trzeba dopowiedzieć. Hola, hola. I wtedy nasze panie w berecikach moherowych nie będą aż tak smutne, że Kościół katolicki jest B, prawda? I wtedy lobby homoseksualne poczuje się zaniepokojone, a masoneria nie będzie się cieszyć z naszych przeprosin. Póki co masoneria bardzo się cieszy z naszych ciągłych przeprosin, gdy nie dodajemy, że my jesteśmy najmniejszą grupą ryzyka pedofilskiego. Dlaczego się nie mówi prawdy, przepraszając? Dlaczego się nie mówi pełnej prawdy? Bo by się potrąciło lobby homoseksualne. Teraz papież zebrał biskupów na tym szczycie antypedofilskim w Watykanie. Dlaczego ja nie słyszałem w relacjach ani jednego słowa, że to, że wśród księży pedofilów 90% to są homoseksualiści i że tak naprawdę problem pedofilii w kościele tak naprawdę to jest problem aktywnych homoseksualistów w kościele, a nie księży po prostu, takich jak ja, Bogu dziękuję. Dlaczego o tym się nie powiedziano? Dlaczego żaden z biskupów nie wypowiedział ani jednego słowa? Dlaczego? Bo to byłoby niepoprawne politycznie. Bo miałby kłopoty. Ale tych kłopotów nie mieć, prawda? Ale Jeremiasz nie był taki. Był gotów na kłopoty. I wy też macie być gotowi na kłopoty. Jeżeli usłyszycie, że ktoś po prostu tylko przeprasza za pedofilię, ale już nie dodaje całego kontekstu, idźcie do zakrystii i utyskujcie, i kłóćcie się. Bądźcie jak Jeremiasz. No, z tego czytania można się wiele nauczyć, na przykład to, że Bóg dał Jeremiaszowi wiedzę w pewnym momencie, Pan mnie pouczył i dowiedziałem się i przejrzałem ich postępy. Ja też mam wrogów i
to są wrogowie nie w świecie, tylko w kościele. I to są często wrogowie według pagodów kościelnych więksi niż ja. I gdy się z nimi spotykam, to słyszę tylko piękne słówka i uśmiechy. Jest potrzeba, będziecie potrzebować tego daru od Boga, gdy będziecie działać dla Boga. Bo dopóki nie działacie, to macie samych tylko przyjaciół. Ale jeżeli zaczniecie działać, to będziecie mieć wrogów. Oby Pan dał nam właśnie łaskę, oby nas oświecił, abyśmy wiedzieli, kto jest wróg. Co do wrogów, to Jeremiasz mówi tak. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Podoba mi się ten konkret u Jeremiasza. Ja też bym chciał zobaczyć zemstę Boga i cieszę się zemstą Boga. Niedawno dowiedziałem się, że jeden z moich takich wrogów, pewien kapłan, który hamował moje dzieło i zwalczał moje dzieło, został usunięty z tej parafii, w której był. Cieszy mnie to. Nie dlatego, że sama zemsta, tylko że cieszy mnie fakt, że ta parafia jest uwolniona, a jest to bardzo strategiczna parafia i że będę mógł prawdopodobnie swoje dzieło tam zrealizować. A więc przyjść z pomocą tym ludziom, że szatan został strącony. Cieszy mnie to. Czy Bóg się mści? No w tym sensie się mści, że w końcu zaprowadza sprawiedliwą karę i nagrodę. No, co to znaczy pomsta? To znaczy kara. Mówi się, że Bóg nie karci. No jak nie karci, skoro się mści? Zemsta u Boga nie jest czymś afektywnym, tylko jest zaprowadzeniem porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ta sprawiedliwość została naruszona. I w ten sposób właśnie Bóg się mści, że karze, Bóg za zło karze, a za dobro wynagradza. Czy Bóg może nie być sprawiedliwy? Teraz, zwłaszcza w Kościele, słychać często, że Bóg jest miłosierny. Słuchajcie, miłosierdzie bez sprawiedliwości, a więc bez zemsty Bożej. Miłosierdzie, no wyobraźmy sobie, że polska armia w 1920 roku byłaby miłosierdza wobec bolszewików. Czyli przestałaby strzelać. Wyobraźmy sobie, że policja w Głogowie staje się miłosierna dla seryjnego zabójcy. Przestaje go godzić. Otóż miłosierdzie bez sprawiedliwości, bez zemsty, też bez kary, bo zemsta to kara. Miłosierdzie pozbawione sprawiedliwości prowadzi do chaosu, do bałaganu. Z kolei sprawiedliwość, między innymi zemsta, czyli kara, bez miłosierdzia prowadzi do nadmiernej surowości, czyli do okrucieństwa. A więc niech sprawiedliwość wspomaga miłosierdzie i porządkuje miłosierdzie oraz niech miłosierdzie zmiękcza nadmierną sprawiedliwość. W ogóle, jeżeli coś jest cnotą, czyli pochodzi od Boga, to musi iść pod rękę z innymi cnotami. Nie może być miłosierdzie, które nie idzie pod rękę. To jest małżeństwo. Miłosierdzie i sprawiedliwość to jest tak jak kobieta i mężczyzna. To ma być małżeństwo. Oni nie mają żyć w separacji, tym bardziej w rozwodzie. Dlatego nie trzeba oddzielać miłosierdzia, czyli kobiety, od jej męża, sprawiedliwości. To jest małżeństwo. Są jednym ciałem. To jest avers, revers. To jest plus, minus w magnesie. Nie oddzielają. To ma być i. I w ogóle, jeżeli jest jakaś cnota, to jeżeli to jest prawdziwa cnota, to ona jest w małżeństwie i w rodzinie ze wszystkimi cnotami, dlatego że wszystkie cnoty pochodzą od Boga. Bóg jest ich domem. Wszystkie cnoty to są, no to jest rodzeństwo, to jest rodzina. Dlatego jeżeli jest jedna cnota, to powinny być wszystkie cnoty wraz z nią. Ale jeżeli są nawet wszystkie cnoty, a jednej nie ma, to jest falsyfikat. Albo są wszystkie cnoty, albo nie. Mówi się czasami, o jaki pokorny kapłan. Dlatego, że zwiesza głowę, że nie krzyczy, że tembr głosu ma łagodny. Ale właśnie nie widać w nim agresji. Nie widać w nim męstwa. Milczenie owiec, rybka akwaryjna, na zło nie reaguje. Nie strofuje, nie krzyczy. Gdzie jest męstwo? Gdzie jest sprawiedliwość? Nie ma.
Jeżeli nie ma w tym kapłanie sprawiedliwości i męstwa, to pokora, którą prezentuje, nie jest pokorą. Pokora, którą widać nadmiernie, która się nie konspiruje, pokora, która nie jest skromna, pokora, która nie jest pokorna, nie jest pokorą. Wiesz, kiedy widzisz, że ktoś jest pokorny? Kiedy nie widzisz na co dzień, że on jest pokorny. Tak naprawdę pokorę zobaczysz dopiero wtedy, gdy ten on znajdzie się w biedzie. Jak się będzie zachowywał w biedzie? Jeżeli jest pokorny, zobaczysz wtedy, jak się zachowuje. Zobaczysz, że jest człowiekiem pokornym. Gdy będzie musiał uczynić coś, czego nie chciałby uczynić, ale jest do tego zmuszony właśnie przez pokorę. W sytuacji wyjątkowej. Natomiast w sytuacjach standardowych pokory nie powinno się widzieć. W sprzeczce zobaczysz pokorę, ale nie w spokojnej rozmowie. Tak więc, gdy mamy sytuacje standardowe, pokory nie powinno być widać w ogóle, bo ona się konspiruje. Ona jest skromna, ona jest pokorna. Wyobraźcie sobie, że pokora jest pokorna, a nie pyszna. Jeżeli ktoś prezentuje pokorę w sytuacjach standardowych, to jest wyrób czekoladopodobny. On był pokorny, ten Jeremiasz, bo mówi o sobie, ja zaś jak baranek oswojony na rzeź idący. Nasz Pan wiedział, że całe życie wiedział, że pójdzie na rzeź. I jego pokora nie wyrażała się w milczeniu i w zwieszeniu głowy z lekka na lewą stronę. Tylko jego pokora dopuszczała, że będzie bić kupczących w świątyni. Jego pokora dopuszczała, że będzie odparować ciosem na cios, gdy chodzi o dyskusję. On się non-stop kłóci. Jezus się non-stop kłóci z kapłanami, saduceuszami, z rabinami, czyli uczonymi w piśmie, oraz z faryzeuszami. On się non-stop kłóci. Dla ich dobra. To tak jak rodzic się kłóci z synem czy córką. Ale w czym się wyraża pokora Jezusa? On konsekwentnie wie, czym to się wszystko skończy. Jaką cenę on zapłaci. I on to przyjmuje. Pokorny. Jest oswojonym barankiem. Nigdzie nie ucieka. On krok za krokiem zmierza na rzeź. Ale tego nikt nie wie. Tylko Matka Najświętsza to wie. Nikt tego nie wie. I ci, którzy go obserwują, jak on się kłóci, jak on nie daje za wygraną, jak on odparowuje słowo na słowo, argument na argument, jak oni widzą, jak on wszystkich okrzania, włącznie z najbliższymi apostołami, tu nie tak, tam nie tak, no to jest pytanie, gdzie on jest jak baranek? A on nie jest barankiem w liczniku, który jest tu i teraz widoczny. On jest barankiem w tym konstans mianowniku, w tym ciągłym zmierzaniu ku śmierci. A to jest poniżej, to jest głębiej, to jest ten rdzeń jego życia, ten ukryty nurt podziemnej rzeki, że on zmierza ku śmierci. I to, że on jest tym barankiem, oznacza właśnie tę jego miłość do nas, że chce za nas oddać życie. I notabene właśnie Jezus powinien być dla nas takim wzorem antropologicznym. Zwróćcie uwagę, po co Jezus żyje, po co Jezus przyszedł. Absolutnie. W żadnym milimetrze, ani w żadnym gramie, ani w żadnej sekundzie Jezus nigdy nie żyje dla siebie. Cała Jego egzystencja jest ekstatyczna. Cała Jego egzystencja to jest egzystencja baranka w drodze na rzeź, aby nakarmić swoim mięsem, aby napoić swoją krwią. Tak więc ta ekstatyczność Boga, bo ten baranek to jest Bóg, widzimy, więc Jezus demonstruje prawdziwy sposób życia. To życie ma być oddawanie się cały czas innym. Cały czas oddawanie się innym. Jest takie fajne opowiadanie Lwa Tolstoja, Ojciec Sergiusz. Ja czytałem to w oryginale, opowiada o pewnym zakonniku, który staje się sławny na całą Rosję, pokazuje mu charyzmatyczność, ale na końcu życia upada i pryska jego mit wielkości. I przed samobójstwem, bo zdegustowany sobą chce popełnić samobójstwo, Bóg zsyła na niego bodajże, jeśli dobrze pamiętam, sen, a w tym śnie widzi swoją krewną, jakąś tam kuzynkę.
I w tym śnie słyszy, że idź, ucz się życia od niej. Więc on, słynny na całą Rosję mistyk, asceta, uzdrowiciel i kaznodzieja, człowiek niby to zajęty Bogiem i ludzkością, a okazało się, że cały czas pielęgnujący w sposób bardzo wysublimowany swoje ego, on na koniec po naukę i ratunek przed zgubą, przed samobójstwem udaje się do tej swojej kuzynki. Lew Tolstoj w sposób romantyczny i naiwny wierzył w wiarę i w duchowość prostego ludu rosyjskiego. To oczywiście przesada, to oczywiście naiwność i błąd, no ale darujmy mu to na chwilę. Otóż udaje się z tej prostej kobieciny, która okazuje się, że rzadko nawet do cerkwi chodzi. A dlaczego? Dlatego, że musi zajmować się a to dziećmi swojej jednej siostry, a to dziećmi swoich dzieci, a to dziećmi jeszcze czyimiś, a to musi buty swoje dać komuś, kto nie ma butów, a do cerkwi przecież po sobie pójdziesz, a już innych nie ma. A więc ta kobieta przez całe życie praktykowała boski, czyli ekstazujący, czyli porzucający siebie, swój interes, swoje swoje zadowolenie, sposób życia, aby pomóc innym, aby oddawać się innym, aby promować innych. Nie było więc w tym życiu żadnego samorozwoju, żadnego. Przegrane, niezrealizowane, cholernie nieudane życie. Nic dla siebie. Roztrwoniła cały majątek na innych. Całe swoje życie zamieniła na detale, na grosze, rozmieniła na grosze i porozdawała innym. Ale Bóg stwierdził, że ona jest mistrzynią świata, przynajmniej mistrzynią w Rosji, że ona jest czempionką w Rosji, gdy chodzi o życie duchowe, a nie ten mnich, znany i opiewany już w gazetach rosyjskich XIX bodajże wieku. Podobne idee znajdziecie na przykład w powieści Władysława Grabskiego, to jest katolicki pisarz międzywojnia, w jego dwóch powieściach, które też warto czytać. W ogóle czytajcie, mianowicie W cieniu kolegiaty oraz Konfesjonał. Pokazuje miejscowego świeckiego ascetę, nawet nie mnicha, nie księdza, nie zakonnika, tylko miejscowego, uduchowionego parafianina, outsidera społecznego, żyjącego specjalnie, plasującego się na marginesie małomiasteczkowego z czasów międzywojnia miasteczka polskiego, który uprawia wielką ascezę, długie modlitwy i jest z tego znany i z tego powodu szanowany w miasteczku. I nagle rozwój akcji, zakręt w tej akcji sprawia, że jest ta postawa jego, okazuje się niezwykle narcystyczna, egocentryczna, tylko że bardzo wysublimowana, ukryta, pod płaszczykiem duchowości, nagle zostaje on skonfrontowany z prostą dziewczyną, właśnie taką, jak Lwa Tolstoja, ta kuzynka owego mnicha. Dziewczyną, która żyje po prostu miłowaniem innych. I zatraca się w tym poniekąd. Powiedzmy, może nie zatraca, ale nie szuka własnego rozwoju. I właśnie o takiej postawie być jak baranek, czyli być jak Bóg na rzeź prowadzony, bo Bóg na ziemi żyje jak baranek na rzeź prowadzony. Bóg na rzeź prowadzony dla nas, aby nas oszczędzić. I to nie raz na Golgocie, tylko całe jego życie było oddawaniem się na rzeź, aby nas oszczędzić. I okazuje się właśnie, że ona realizuje ten boski sposób życia, że to odnalazła. I Jezus mówi o tym w Ewangelii. Kto szuka samorealizacji, się nie doszuka. Natomiast kto szuka samorealizacji Boga, ten paradoksalnie, niejako rykoszetowo, niejako nie spodziewając się, uzyska autorealizację, samorealizację. Ale właśnie realizując Boga, realizując innych, a nie siebie, paradoksalnie, rykoszetowo, dziwnie, ni z gruszki, ni z pietruszki, czyli z Boga, a więc skoro z Boga, to ni z gruszki,
i nic nie truszki. Uzyskasz to, czego koziołek, matołek nadaremnie, niektórzy nie wiedzą, o czym mówię teraz, ale niektórzy wiedzą. Osiągniesz to, czego on szukał po całym świecie, a było tak blisko. I jeszcze ostatnie słowo, ostatnia myśl. No może dwie ostatnie myśli. Jedna z psalmów, to jest psalm 7. On mówi tutaj ten psalm i tak. W ogóle, może powiem ogólnie o psalmach, bardzo krótko. Jeżeli szukacie Państwo, kochane owieczki i baranki, zdrowej duchowości, i emocjonalnej, i racjonalnej, i boskiej, i ludzkiej, czyli syntezującej, koniunkcyjnej, a nie alternatywnej, tylko koniunkcyjnej, syntetycznej duchowości, gdzie jest i mistyka, i racjonalizm, i trzeźwość, i ekstaza, gdzie jest i miłosierdzie, i sprawiedliwość, i szukanie zwycięstwa, i godzenie się z porażką. Jeżeli szukacie zdrowego w ogóle życia, zdrowego sposobu życia, jeżeli szukacie zdrowia psychicznego, zdrowia emocjonalnego, nie chodźcie do psychologów od razu. Po kija tracić pieniądze, dajcie im, nie? Natomiast, jak nie macie gdzie, jak nie macie komu. Natomiast czytajcie wpierw psalmy, ale czytajcie nie dewocyjnie, modląc się, tylko jako instrukcję. Panie Boże, do Ciebie się uciekam. Wybaw i uwolnij od prześladowców, zanim nie rozszarpią mojej duszy. I spraw, by nie zabrakło wybawcy. Panie, przyznaj mi słuszność. Mi przyznaj słuszność. Według mej sprawiedliwości. Pycha? Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości. Co za pewność siebie. Co za pewność swojego pozycjonowania się. Co za pewność, że mam rację. Psalmista uważa, że ma rację. I niewinności, która jest we mnie, to ja mam rację, a nie moi wrogowie. Co za zdrowie psychiczne. Bóg jest dla mnie tarczą. Bóg zbawia ludzi prostego serca. Jestem niewinny. Jestem sprawiedliwy. Mówię, jak jest. Max Kolonko. Jestem prostego serca. Mówię, jak jest. Max Kolonko. Bóg zbawia ludzi prostego serca. Bóg codziennie pojawiający gniew. Odwołuje się do jego gniewu. Proszę, żeby zabrał tych wrogów jak najdalej. Żeby przyznał mi słuszność. Żeby dał mi zwycięstwo. To jest na przykład ten psalm. Wszystko jest tutaj ok. I na końcu jeszcze przy interpretacji. Jak Bóg to uczyni na przykład. Jak Bóg przyzna mi słuszność. Przy interpretacji psalmu pamiętajcie o pryzmacie Jezusowi. Tak Tobie Bóg przyzna słuszność być może, jak przyznał Jezusowi. A jak przyznał Jezusowi słuszność? Dopiero po męce, dopiero po śmierci i po pogrzebie. Dopiero na trzeci dzień przyznał słuszność. Czyli może być i tak, że nie doczekasz się tego przyznania słuszności, że nie doczekasz się tej wiktorii, tak jakbyś chciał, socjologicznie, tu i teraz. Ale się w końcu doczekasz. I na ile znam Boga, to Jego scenariusz jest bardziej chytry niż Twój. Będziesz bardziej zadowolony według Jego pomysłu, niż byłbyś zadowolony według swego. Tak więc jest to biznes, żeby oddać się w ręce Boga i wszystkie psalmy właśnie to proponują. Koniec, summa summarum, oddajmy się w ręce Boga. I na zakończenie Jan, 7 rozdział. Czego tutaj zabrakło? Ci panowie faryzeusze i kapłani dywagują za bardzo, że Jezus jest nie stamtąd, że powinien być z Betlejem, a jest z Nazaretu, z Galilei, że ten naród nie zna prawa, a gdy Nikodem im mówi, że słuchajcie, ale właśnie prawo, na które wy się powołujecie, mówi, żeby nie sądzić człowieka bez rozmowy. Myśmy z nim nie rozmawiali. Myśmy nigdy tego człowieka, być może nawet oni tego człowieka nigdy nie widzieli ani nie słyszeli. Siedzieli sobie w swoich komfortach, zabezpieczeniach, w swoich apriorycznych
uprzedzeniach i nawet się nie pokwapili, żeby pójść i wysłuchać kazania Jezusowego. Ilu ja mam takich wrogów, którzy nigdy nie byli na szkole, a są wrogami szkoły? Otóż Nikodem mówi, przecież prawo, na które się powołujecie, powiada, że trzeba go przesłuchać. Gdyby faryzeusze i rabini oraz kapłani zaprosili Jezusa na obiad, tak jak nie dzisiaj po tej mszy zaprosił ksiądz proboszcz, ojciec Łukasz na obiadek, więc nie zjem z wami, ale zjem z nimi, bo jeżeli arcykapłan miejscowy zaprasza, to ten naród przeklęty może tego nie zrozumieć, bo nie zna prawa, ale my, kapłani, faryzeusze, znamy prawo. No, więc pójdę sobie tam. Ale gdyby oni go zaprosili na obiadek i spytali się, gdyby oni wykonali sami prawo, a nie tylko odsądzali o czci biedny naród, że nie zna prawa, a przecież oni znali prawo, to wtedy przy obiedzie mogliby się spytać, Panie Jezu, czy Jezu, a gdzieżeś Ty się w ogóle narodził? Czy naprawdę się narodził? Oni się nie pokwapili, żeby sprawdzić materiał dowodowy. Oni się nie pokwapili, żeby się spytać, czy rzeczywiście się w Nazarecie urodził, czy pochodzisz z Nazaretu. Wtedy, gdyby byli grzeczni i przyjaźni nastawieni, to by Jezus może im powiedział, że mieszkałem w Nazarecie długo, ale nie pochodzę z Nazaretu. A skąd pochodzisz? No, z Judei. A skąd z Judei? No, niedaleko Jerozolimy. No, a skąd dokładnie? No, z Betlejem. A jak to się stało? No, bo mój tatuś z mamusią musieli się w czasie spisu ludności w Betlejem, bo tatuś miał tutaj posiadłości, pole, prawda, i pieczarkę. Nie pieczarki, tylko pieczarkę, jaskinę. Musiał się zapisać, bo by stracił i pole, i pieczarkę. I oni by mogli nawet sprawdzić. Bo i skoro był spis ludności, no to w archiwach pozostało to po 30 latach chyba użyte. A oni mieli szmal, mieli koneksję, mogli to sprawdzić. Czy rzeczywiście Józef z Nazaretu wraz z Miriam byli w tym czasie w Betlejem? Mogliby sprawdzić u sąsiadów, bo oni mieszkali co najmniej 2 lata tam. A więc sprawa była weryfikowalna, szanowni państwo. Tylko trzeba było sobie zadać tego trudu. Wiecie, dlaczego sobie nie zadali trudu? Ponieważ nie szukali prawdy. A dlaczego nie szukali prawdy? Bo nie szukali Boga. A co w takim razie szukali? Swojej pupy szukali. Pupę szukali. Swój komfort. Swój luksus. Siebie, swoje ego. Czcili samych siebie. Bóg był im potrzebny jak przystawka, jak suplement. Oby tylko nie przeszkadzał, oby błogosławił naszym zamianom. Nie byli wcale głupi, ale nie mieli tego interesu, aby spełniać prawdę. Oby to się nie z nami nie stało. Zanieśmy do Boga teraz na